witamy serdecznie. Czas na kulturę. Dzisiaj jesteśmy z wizytą w Warszawskim Towarzystwie Wioślarskim. Jest to klub, który ma potężną tradycję, bardzo, bardzo dawno temu założony, bo to jest rok 1878. Jest to jeden z pierwszych klubów, który powstał w Polsce. Jesteśmy na Cypelku Czerniakowskim przy ulicy Zaruskiego, gdzie serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby przyjść i odwiedzić to szczególne miejsce na mapie Warszawy. Jesteśmy gośćmi Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Będziemy opowiadać o sekcji kajakowej, która jest częścią tego towarzystwa. Pozdrawiamy i zapraszamy. Jesteśmy już przy samych hangarach. Jest z nami Damian Siwiecki, który jest trenerem sekcji kajakowej WTW Warszawa. Damianie, parę słów o sobie. Jestem nauczycielem od 5 lat, trenerem kajakarstwa od 5-6 już. Sam zaczynałem swoją przygodę tutaj również w klubie jakieś 13 lat temu już. I od tamtej pory z małymi przerwami cały czas staram się ciągle dążyć do mistrzostwa. Czyli jesteś też zawodnikiem, tak? Jak najbardziej, tak. Cały czas jeszcze startuję sam na mistrzostwach. Staram się też doskonalić siebie, zawodników i jestem fanem tego, żeby pływać razem z zawodnikami na kajaku, nie bardzo za nimi, nie z brzegu, tylko nie na motorówce, tylko cały czas z nimi na kajaku, żeby i poprawiać siebie i cały czas ich. Czyli klub oszczędza na paliwie, no bo trener pływa niczym motorówka obok zawodników. A chciałem zapytać, czy też macie potrzebę, żeby tutaj też pojawiali się inni młody na rybek, inne osoby? Jak najbardziej tak, jesteśmy otwarci na dzieci w każdym wieku, już od 7-8 roku życia tak naprawdę przyjmujemy do sekcji naborowej, którą właśnie ja prowadzę. Potrzebujemy zawodników, cały czas mam nadzieję, że kajakarstwo będzie szło do przodu w Polsce i u nas w Warszawie. Niestety mamy tylko 2 kluby teraz w Warszawie, trzeci niestety upadł. I niestety cały czas mamy tendencję spadkową z zawodników, dlatego tak naprawdę no, potrzebujemy młodych, jak i trochę starszych zawodników, żeby nasza sekcja po prostu szła naprzód. Jak wiemy, na olimpiadzie kajakarze zajęli 2 miejsce po lekkoatletyce. Tak słyszałem, że jeśli chodzi o punktację ogólną, nie tylko medale, ale i punkty olimpijskie, to kajakarstwo jest 2 dyscypliną w Polsce. Jak najbardziej tak. Może jest nas mało, dużo mniej niż lekkoatletów, ale jeżeli chodzi o poziom, cały czas trzymamy najwyższy poziom na całym świecie. Miło widzieć tak entuzjastycznego trenera, młodego, bo prawie zawodnika, ale są też z nami właśnie zawodnicy. Pokażcie się tutaj do kamery. Jest Franek. Może się przedstawcie. No to jestem Franciszek Mularczyk, trenuję tu od 8 lat i jeżdżę w sumie co roku na Mistrzostwa Polski, jakieś tam sukcesy zdobywam. No i oczywiście też mazowieckie i warszawskie, na których idzie mi w sumie najlepiej. A sukcesy, mówisz ogólnopolskie, tak? Jesteś w kategorii seniora, młodzieżowca, juniora czy młodzika? Jestem w kategorii juniora młodszego w tej chwili, czyli tak gdzieś po środku, bo mam 15 lat obecnie. Jest też z nami w żółtej koszulce zawodnik wysoki, uwaga osa. Może coś o sobie byś powiedział? No ja jestem Cyryl Łuczyński, no jestem rok młodszy od Franka, trenuję też rok mniej od niego, no i też tam coś tam zdobywam, jakieś tam miejsce zajmuję, no pływam no. Jestem Mateusz Grochala, trenuję tu od 5 lat i może nie zdobywam jakichś fantastycznych wyników, ale mnie one satysfakcjonują i to moim zdaniem jest najważniejsze. Z tego co wiem, bo rozmawialiśmy też prywatnie, jesteś też pilotem, tak? Pilotem szybowca, to prawda? Tak, to prawda, ale nie zamierzam poprzestawać tylko na szybownictwie, też w samolotach też chcę rozwijać swoją karierę. Super, widzimy tutaj koszulkę, którą promujesz Towarzystwo Wioślarskie, tak? Które widzimy od 1878 roku istnieje w Warszawie. I jest jeszcze z nami Antek, tak? Może parę słów Antku o sobie. Nazywam się Antek Podbielski, trenuję 2 lata mniej niż Franek i jestem w jego wieku. Na mistrzostwach i innych mam jakieś osiągnięcia, ale nie najwyższe. Na warszawskich mi idzie zaraz za Frankiem tak dobrze, czyli 2. i 3. I to wszystko tak naprawdę. A jesteś w liceum już? I która to jest klasa? Pierwsza. I też to jest szkoła lotnicza? Tak.
I też jesteś pilotem szybowca? Nie, jestem w liceum. A, jesteś tylko w liceum, okej. I jeszcze chciałem was też zapytać, drodzy, o, jest jeszcze z nami senior i student Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Dzień dobry, jestem Wojtek, jestem na drugim roku studiów, właśnie na AWF-ie studiuję sport. Od no już prawie 10 lat jestem związany właśnie z klubem i z kajakami. Jestem częstym reprezentantem właśnie na Mistrzostwach Polski, Warszawy. I w sumie co więcej można powiedzieć. I Wojtek jest w kategorii seniora, tak? Czyli przygotowujesz się już na te najwyższe obroty? Czy możemy liczyć, że w Paryżu zobaczymy cię w telewizorze? Do Paryża może być jeszcze ciężko się dostać, ale myślę, że na kolejne już powinienem być. Okej. Może ja jeszcze zapytam też zawodników. Drodzy Państwo, są z nami te cudowne łodzie, które nie przypominają tych dawnych kajaków eskimoskich, tylko one są już wykonane. Kiedyś kajaki były wykonywane chyba z drewna, tak, trenerze? A tutaj widzimy, jak, właśnie trenerze, czy troszeczkę o tych kajakach. Jakiego rodzaju jest to materiał, z czym to się je? Czy to każdy może pływać, czy to... Pływać może każdy, aczkolwiek wiadomo, że po jakimś przygotowaniu. W tych teraźniej mamy łódki robione z włókna węglowego oraz z karbonu. Zależy od sztywności jeszcze naszych materiałów, mamy 4 modele. U nas akurat pierwszy model jest z najtwardszego materiału, do sprintów zrobiony kajak, 12-kilowy. Bardzo szybki, tylko że no wymaga już roku, dwóch wprawy w pływaniu. Dalej mamy troszeczkę bardziej miękki materiał do dłuższych dystansów. Materiał F, przewaga włókna węglowego. Ale również i do fal. Ciężej się po prostu na nim pływa na fali troszeczkę, aczkolwiek jest równie szybki. To jest jeden z najnowszych modeli ogólnie. Portugalska firma Nelo robi kajaki, można powiedzieć, najwyższej jakości. To jest ich 5. generacja kajaku, z tego co pamiętam. I dalej mamy również portugalski kajak Nelo, model Vanquish 2 już. Również bodajże sztywny materiał, tak zwany SCS. Zauważyłem tutaj takie właśnie, o coś, do czego to służy? Fartuch, jeżeli mamy jakąś właśnie, tak jak dzisiaj na przykład, niepogoda, troszeczkę wieje, troszeczkę deszczu, żeby zawodnicy nie mieli mokrych nóg, zakładamy właśnie fartuchy, tak widać na dziury. Żeby po prostu nie być całym mokrym, żeby się nie podziemić, żeby przepłynąć jak najdłuższy trening i z jak najlepszymi efektami. A do tego zestawu jeszcze mamy wiosła. Czy o tych wiosłach zawodnicy, Franek, może ty byś teraz powiedział, co to jest za wiosło, ile ono waży? Widzimy tutaj takie regulacje też, może byś wyjaśnił widzom. To jest wiosło firmy Yantex, bardzo popularnej wśród kajakarzy. Ja mam wiosło Gamma M Rio CT 760. Jest 760 jest to pojemność, a Rio CT to jest jakby rodzaj wiosła, albo jakby to powiedzieć model. Jest tu również złączka do regulacji kątów, czy to jest dla kogoś, kto pływa dłuższe dystanse, krótsze, no i też długości, w zależności jak ktoś jest wysoki po prostu. Czy to wiosło jest też wykonane z włókna węglowego, z jakiego materiału jest wykonane? Z karbonu jest wykonane. I sztywność też jest ważna w tym wiośle? Jak najbardziej, jeśli ktoś jest dużo silniejszy, no to trzeba zwiększyć twardość. Ja mam twardość drążek, żółta twardość i pióro białe. Czy może pozwolicie nam, że dzisiaj potowarzyszymy wam trochę w treningu, przynajmniej odprowadzimy was do pomostu i zobaczymy, czy w ogóle każdy może wsiąść do takiego kajaka tak prosto z ulicy, jak na przykład ja przychodzę i mogę wsiąść do kajaka i bez problemu na nim przepłynąć? No z ulicy to raczej nie, bo po prostu wywaliłby się pan. Trzeba jednak troszkę się przygotować, trzeba tymi stopniami kajaków pójść do góry i utrzymać równowagę. A tak po roku już na spokojnie, każdy kajak. Rozumiem, że to są już kajaki zawodnicze, takie z troszeczkę dla takich bardziej zaawansowanych zawodników, a osoby, które przychodzą po raz pierwszy, czy też zaczynają od tych kajaków, czy może zaczynają troszeczkę od innego sprzętu? Zaczynają od kajaków bez sterów, tak zwane polo, do nauki wiosłowania i żeby jakby zobaczyć, jak siedzi się w kajaku po prostu. A czy, Franku, ty byś chciał, żeby tutaj więcej osób przychodziło do klubu, żeby było więcej kolegów, młodszych koleżanek, żeby ta sekcja... Może to jest pytanie retoryczne, bo też jest taki cel tego wywiadu z wami, żeby zachęcić młodzież. Czy na przykład
telewizor, czy gra wideo, czy telefon versus przyjście tutaj na kajak. Ty wybrałeś, dzisiaj widzę, kajakarstwo, ale wiele młodych osób tak naprawdę no, w jakiś sposób jest to problem ogólny taki, że no, młodzież woli gry wideo dzisiaj niż prawdziwy sport, żywą naturę i kontakt z wodą na przykład jest tak piękną dyscypliną, jaką jest kajakarstwo. Może parę słów byś też powiedział na ten temat. No o ile gry wideo również są bardzo ciekawe, bo tutaj nie zaprzeczam, ale poświęcenie tych 2 godzin na trening naprawdę może pomóc. Możemy na przykład być umięśnieni i jak niektórzy myślą, można mieć sześciopak. Ja nie mam, ale jeśli na przykład taki nasz senior Wojtek, jak to sobie tam stoi, może mieć sześciopak. Ale również jest bardzo ciekawe, bo można sobie porywalizować, pościgać się i poznać nowe osoby, po prostu znajomych. I też chyba atrakcją jest wyjazd na zawody, czy dostanie się w ogóle do reprezentacji, prawda? Bo wiemy, że ci zawodnicy, którzy są w reprezentacji narodowej, podróżują po całym świecie, bo obozy odbywają się i w Portugalii, słyszałem, i we Włoszech, tak? To jest prawda? Oczywiście, na początku osoby, które dostaną się do takiego klubu, będą jeździć po Polsce, na przykład, no nie wiem, Kraków, Gdańsk czy Bydgoszcz, ale w następnych stadiach można już pojechać gdzieś za granicę, z klubem oczywiście. Także widzimy, ten sport jest bardzo, bardzo ciekawą formą spędzania czasu, czyli zdrowe ciało i też zdrowy duch, bo tutaj chciałem Państwu powiedzieć, ja znam tych chłopców, oni uczą się w liceum i zdobywają nie tylko dobre noty w sporcie, ale też i w nauce. Można z nimi porozmawiać na bardzo ciekawe tematy. Dalej zapraszamy Państwa na trening. Co jest dzisiaj w planie, Wojtku, pozwól? Jaki jest plan treningowy na dzisiaj? Dzisiaj robimy trening tlenowy, czyli staramy się pływać jak najdłużej, jak najwięcej, równym, jednostajnym tempem. Także zapraszamy Państwa na taki trening i schodzimy teraz na wodę. Przemieszczamy się w niższą partię tej przystani do samej wody. Drodzy Państwo, dostałem od zawodników taki fartuch, wiosło i poprosili, no spróbuj. Także nie wiem, czy dam radę. Trzymajcie kciuki. To jest kajak, na którym będę starał się płynąć. Jest to też łódka sportowa. Także mam stresa, bo powiedzieli, że każdy się wywala na takim kajaku, także ja nie wiem, czy ja dam dzisiaj radę. Trzymajcie za mnie kciuki. Mateusz, powiedz mi, bo tutaj oprócz wiosła jest coś takiego, co to jest? Rękawiczki na wiosło. Zakłada się, kiedy jest wyjątkowo zimno albo wyjątkowo wiecznie, tak jak dzisiaj. I wtedy w ręce jest ciepło, pomimo to, że zmagamy się czasami z wiatrem o prędkości 20 km na godzinę. A słyszałem, że niektórzy kajakarze pływają nawet jak jest śnieg padający. Tak, jedynym warunkiem jest, żeby woda nie była skuta lodem. I w takim fartuchu, rozumiem, jest też dużo cieplej, tak? Oczywiście, jest dużo cieplej i przyjemniej i woda też nie nalatuje w aż tak dużych ilościach. Do środka, do kajaka. Tak. Także, szanowni Państwo, ile jest dzisiaj temperatura, Antek? 5 stopni. Z 5 stopni. Woda może ma również 5 stopni. No powiedzmy, tak na oko. Lepiej się nie wywalać, co? Owszem, jeszcze jak. A Antek daje radę. Proszę bardzo, równowaga. Trzyma w kajaku. Także będzie się działo. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na smukłość tej łodzi. Na profil, to jest... Trenerze, mogę trenera tu na chwileczkę? To jest najnowszy model kajaka, tak? Tak jest. Profil jakby w drugą stronę, jak w takich łajbach regatowych transatlantyckich. Oczywiście, żeby lepiej rozcinało fale. Tutaj tylko teraz nie możemy dopuścić do tego, żeby łódka wyszła nad poziom wody i jak cały czas fala zostaje złapana tutaj, to nie spowalnia nas tak, że się tak wyrażę, fala uderzająca w kajak. Wiadomo, łódka jak chodzi, pracuje cały czas. Ale dzięki temu właśnie, że jest wyprofilowane, nie zatrzymuje nas, nie spowalnia nas fala. Tutaj Mateusz, który też jest lotnikiem, powiedział, że do tego momentu towarzyszy opór laminarny, czyli tutaj mamy do czynienia z ruchem laminarnym. Natomiast po przekroczeniu, woda po przekroczeniu najszerszego momentu, znaczy największej szerokości kajaka,
osiąga tak zwany ruch burzliwy. Przepiękna sylwetka łodzi. Tak jak już tutaj nasz trener wyjaśniał, jest to łódź produkowana przez Stocznię Portugalską, która chyba też produkuje jachty pełnomorskie, tak, trenerze? Jak najbardziej, zgadzam się. Tak, tutaj dostaliśmy potwierdzenie. Także będzie się działo na tych łodziach, osiąga się niebywałe prędkości. Ile średnio kajakarz wyciąga na godzinę? Zależy na jakim dystansie. Na krótkim około, przy przyspieszeniu, 20-23 na godzinę. 23 na godzinę, szanowni państwo, taka łódka. A jeżeli chodzi o ciąg, takie płynięcia, typowo na zawodach około 16-17 na godzinę w dystansie. Czyli maksymalnie 23... Znaczy oczywiście, szybko, wiadomo, ja to mówię o sobie. Aczkolwiek na mistrzowie olimpijscy myślę, że nawet do 24-5 na godzinę mogą. Czyli maksymalna prędkość takiej łodzi napędzanej siłą mięśni 25 na godzinę. Widzimy, że ten kikut, czy też inaczej to jest ster, tak Wojtku? Kajakie można sterować w takim razie. Zgadza się. Wspomniałeś, że są kajaki ze sterem i bez steru. Czyli te takie szybkie łodzie wymagają steru, tak? Tak. Kajaki takie jak te, czyli sprinterskie, bo to są kajaki sprinterskie, muszą mieć ster koniecznie, ponieważ bez niego kajak jest strasznie niestabilny i sam z siebie po prostu pływa w lewo i w prawo. Dlatego właśnie ster jest wymagany. W środku mamy rurkę sterową, która za pomocą linek... A tutaj są linki. Steruje. Tak, tu są linki. I te linki właśnie pociągają za płetwę sterową, co umożliwia sterowanie kajakiem w lewo i w prawo, co podczas płynięcia umożliwia również płynięcie prosto, co jest bardzo ważne, ponieważ w torze nie dodaje nam to metrów, przez co uzyskujemy jak najlepsze wyniki. Kajaki bez steru to są kajaki polowe i one nas przez swoją specyfikę nie mogą ich mieć, ponieważ muszą być skrętne, ponieważ podczas meczu polowego trzeba robić bardzo dużo manewrów w lewo, w prawo, szybko zawracać i po prostu taki ster by nam przeszkadzał. Okay. A jeszcze chciałem zapytać, w środku widzę, jest taki element statyczny. Czy to jest, do czego on służy? To jest, opierasz stopy na nim? Zgadza się, to jest podnóżek. I tutaj są takie pasy jeszcze. Tak, one trzymają stopę i to jest podnóżek pełny, czyli że można na nim oprzeć całą stopę, a nie tylko, można powiedzieć, górę stopy, bo są też niepełne. Ten jest akurat pełny, co umożliwia kopnięcie całą stopą od pięty do palcy, co pomaga również w osiągnięciu większej prędkości, ponieważ kopnięcie dodaje nam prędkości, dynamiki oraz poprawia technikę, ponieważ razem z wyprostem nogi łatwiej nam skręcić ciało, co umożliwia dalsze wypchnięcie barku do przodu, co się przekłada na dłuższe pociągnięcie. Czyli kajakarz wiosłuje plecami bardziej niż samą ręką, z tego zrozumiałem. Zgadza się. Plecy są bardzo ważne w kajakarstwie, ponieważ, tak jak wspomniałem, umożliwiają dalekie sięgnięcie w wodę, dzięki czemu możemy przełożyć większą moc na to, co... Na prędkość łodzi, prędkość, tak? Zgadza się. A tą butelkę to dlatego, żeby sobie dociążyć kajak trzymasz, czy ona ma inną? Też, ale treningi są bardzo wymagające i rozumiem, uzupełniasz płyny. Zgadza się. Także idziemy na trening. Szanowni państwo, czas spróbować samemu. Nie wiem, czy mi się uda. Jeszcze przejechał motorówką, żeby ułatwić odbijanie. No to pięknie. Fala nie pomaga kajakarzowi. Nie wiem, czy mi się uda, a nie mam rzeczy na zmianę, kuwa, ratuj. Szanowni państwo, próba kajakarska. Spróbuję tutaj popłynąć. Wiosło trzymam niczym kij na równoważni. Thank you.
Szanowni Państwo, jesteśmy po treningu. Zaraz chłopcy powiedzą: Franek, pozwól. Jaki trening dzisiaj był pływany? A dzisiaj był trening tlenowy z przyspieszeniami. Widzieliśmy tutaj, że dosyć szybko wiosłowaliście. Jakie było tempo wiosłowania? Oj, tutaj to mógłbym się tylko domyślać, ale to było pewnie około 20 na godzinę. A obrót uderzeń wioseł o wodę? Tutaj nie jestem pewien, bo nie mam miernika, ale... Koło myślę 90. Koło 90 myślę, że było. Dosyć szybko. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z mistrzami Mazowsza, tak? Jest tutaj z nami Cyryl i Franek, którzy są mistrzami Mazowsza. Tak. Także tempo tak. bardzo wysokie. No i czas na kulturę próbował nadążyć. Sam sukces jest nasz taki, że się nie wywaliliśmy w tych kajakach. Także tutaj chłopcy podkreślają to, że niełatwo jest utrzymać równowagę. Oj nie, to nie jest to za proste. Jeszcze jak. Także same sukcesy po dzisiejszym treningu. Zapraszamy teraz na siłownię, gdzie pokażemy, jak wyglądają ergometry, czyli urządzenia, na których kajakarze trenują, kiedy woda jest skuta lodem, tak? Tak, albo jest za zimno po prostu. Albo jest po prostu za zimno. Czas na kulturę. Powoli żegnamy się z Państwem, z sekcją WTW Warszawa kajakarską sekcją. Chciałbym, żebyście powiedzieli do osób, które być może rozpoczną swoją przygodę z kajakarstwem, parę słów zachęty. No to co ja mogę dużo powiedzieć? Atmosfera jest bardzo miła, zapraszamy każdego, nie ma żadnej presji, można zacząć w każdym wieku, tak naprawdę od 8 roku życia, każde dziecko jest mile widziane i można nas znaleźć na Facebooku, mapy Google również działają, żeby dojazd nie jest trudny. Zapraszamy. Ja wiem, że Cyril, ty dojeżdżasz nawet z daleka tutaj, do prawie codziennie do klubu. Tak, dojeżdżam z podwarszawskiego Piestowa, koło Pyszkowa. Jeden pociąg między ten. Czyli dojazd jest dosyć dobry tutaj, z różnych stron Warszawy, czy też nawet pod Warszawy. Owszem. Także serdecznie Państwa zapraszamy, zapraszamy młodzież do tego, żeby podjąć to wyzwanie. Wyjść ze strefy komfortu i spróbować swojej przygody z kajakami. Pomachajmy może do naszych widzów. Zapraszamy, czas na kulturę.